Pola, choć ma tylko 7 lat, musi na co dzień zmagać się aż z dwoma schorzeniami. Jedno to jest Ehlers Danlos, który odpowiada za jej napięcie mięśniowe i motorykę. I tutaj jest wymagane dużo praktyki takiej fizjoterapeutycznej. A drugi przypadek, i to niezależny, no to jest w sposób umiarkowany upośledzona umysłowo. I tutaj jest potrzebne dużo praktyki pedagogicznej związanej z logopedią. I poświęcamy na to mnóstwo czasu, żeby w przyszłości była samodzielna. No i niestety też dużo środków. Jak to zwykle bywa, bo każda z rehabilitacji kosztuje. I to nie mało. Motoryczna SI, praksa w wodzie, w latem hipoterapia, także masaże, ponieważ to napięcie powoduje, że jej ciało nie ma odpowiedniej postawy. A z drugiej strony specjalny program edukacyjny, neurologopedia, tutaj, żeby ona mogła mówić w sposób, żebyśmy ją rozumieli. Tata Poli na co dzień pracuje w administracji Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Władze uczelni, także i jego rodzinę, starają się wesprzeć jak mogą. Jednak potrzebna jest jeszcze większa pomoc. Zbieramy środki przy pomocy Fundacji Avalon. Jest cel szczególny dla Poli Michalak. Potrzebujemy wsparcia, no system nie jest w stanie nas tak wesprzeć, jakbyśmy chcieli. Wielkimi krokami zbliża się kolejna akcja PIT, tym razem za 2022 rok. Za pośrednictwem swojego PIT-a można przekazać 1,5% podatku. Dla Państwa to mały gest, dla Poli i jej rodziców wielka pomoc.